Minecraft Bedwars, ale wszystko jest narysowane w Paincie. Hello, ja jestem Case Crystals, a ze mną jest... Redzik, dawno mi nie było, tak, dawno mi nie było. Składam, że zapomniałem, o czym mam mówić. Nie no, żartuję, tak naprawdę, to mam mówić o tym, że musimy szybko zająć się czymś pożytecznym. Dobra, kupuję tyle co, bo nie chcę zanudzać, tak więc idziemy szybko z tym czerwonym do diamentów. Dobra, słuchaj, to się... Co? Miałem shift wciśnięty. I myślałem, że doskoczę, a nie doskoczyłem. No to ten, to ja jestem odklejony widocznie. Okej. To ten. A ja sobie na spokojnie... Nie, no, to jest żółty, myślałem, że to nasz! Myślałem, że to nasz! Tak! Myślałem, okay. Że to nasz i go przywitałem jak przyjaciel najpierw. Dobra. Znowu muszę zbierać to żelazo. Dobra. Żelazo wygląda jak jakieś cukierki. I złoto w sumie tutaj na tym tekstur paku. Jakieś słodkie cukierki. A tamten żółty był gorzki jak mocz. Nie piłem oczywiście nigdy moczu. Nie myślcie sobie, widzowie, że piłem kiedyś mocz, prawda? Mocz to inaczej piwo. Aha. Pan! No nie, dlaczego Mireczek obudowuje za mnie łóżko? Od teraz jestem klasą budowniczy. To nie no, znowu. Dlaczego zawsze musi mnie ktoś zrzucić? Jakiś nie wiem kto to. Pępek. No może być i pępek, bo skoro chcę zrzucać. O kurde, ktoś niszczy. No czemu ten Mireczek nie bronił? Ja chciałem sobie kupować następny zestaw wełny. Ten głupi Mireczek, on w ogóle nie obronił. Ja obudowałem łóżko, potem on chciał dalej obudowywał łóżko. Okej, trzeba zrobić tylko jedną rzecz. Nie no, znowu to samo zrobiłem, ale te Monster Trucki ładne. Uciekam. Jestem ogólnie fanem Monster Trucków. Jestem wielkim fanem Monster Trucków. Kurczę, ja jestem wielkim fanem tych dni bez rozwolnienia. To są po prostu najlepsze dni na świecie. Rozumiem. A istnieje legenda, że niektórzy ludzie mają czasami tak naprawdę, że prawie każdy ma codziennie rozwolnienie. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale przeczytałem pewną książkę, która się nazywała rozwolnienia.pl i tam było napisane, że każdy z nas ma co drugi dzień rozwolnienie. Ja nie mam co drugi dzień rozwolnienia. Ja też, albo nie wiem, że mam. Bo nigdy nie wiadomo. Może mam o atom, nie wiem. Dobra. Albo jest po prostu takie małe, że prawie go nie ma. Ach, teraz są Nike, ja wolę Monster Trucki niż Nike. Piłkę nożną też nie grywam, bo nie jestem w nią dobry. Tak. Ja też nie jestem dobry w piłkę nożną, ale grywam w piłkę nożną. Nie znaczy to, że nie wychodzę na dół i nie pogrywam w piłkę nożną. Dobra. Trzeba ulepszyć... Tutaj tak. Trzeba ulepszyć... pancerz trzeba ulepszyć. Dobra, mamy... Okej, okay, mam jeden. Tutaj... Chociaż tego tak naprawdę nie widać, bo gramy w Minecraft, ale... Gramy w Minecraft Bedwars, ale wszystko jest narysowane w Paincie. I widzicie, nie wiem co to jest, to chyba blok złota. Dobra, nic się nie dzieje przecież na tym odcinku, dobra, to w takim razie poćwiczymy sobie parkoura, dobra, nie chce mi się wracać z diamentem, więc go zrzucę do próżni. To jest najlepsza taktyka, żeby gracze nie ukradli surowców. Dobra. Ja ogólnie jestem daltonistą i nie wiem czy to jest szkło, czy bloki diamentu, czy może jeszcze coś innego. Tak. Okej, ja muszę... A tam jest właśnie... Ja muszę... Można wejść do piłki. Jak ktoś lubi piłkę nożną, to może wejść do środka piłki. No dobra, i zabrakło mi wełny. To... Redzik, przyniesiesz mi wełnę? Okej. Bo mi się nie chce wracać. Prosto od owieczki Tani. Owieczka Tania została ostrzyżona i specjalnie dla ciebie... Przyniosła ci 29 wełny. No zawsze coś. Tak mało! Inflacja jest, przepraszam.
No dobra, tak. Bo rząd w Polsce zabronił zabronił na owieczce tani dawać więcej niż... Tak, ja słyszałem, że chcą zabronić żyć owieczkom. Tak, to jest straszne, ale prawda nie... Dobra, ważne, że jednego zabiłem, to jest najważniejsze, tylko jak ja się przeteleportowałem do próżni. Jesteś optymistą. Tak? Jestem optymistą? Tak. Tak. No, tak. A co we mnie optymistycznego? Bo przed chwilą powiedziałeś optymistyczne słowo. Jakie? Że zawsze lepsze to niż... Trzeba najpierw dać im znak, że... Albo dobra, lepiej, żeby dać im bez... Nie dać im znaku. Nie rozumiem, szczerze mówiąc. No nie! O, nie doleciałem! Nie doleciałem do zielonych! Widziałem jakiś niewidzialny miecz, ale... Ktoś ma niewidzkę. A my jesteśmy... Ktoś ma chyba niewidkę. A, my jesteśmy żółtymi. W takim razie ty Żółci niczym! Boże, ale ten shift mi psuje walkę. Że mam tak ciągły shift, ale nie chcę mi się go zmieniać, jeszcze może... Zajdzie... Dobra, tutaj zrobię sabotaż. Zieloni, nie będziecie mieć ulepszenia, zrzucam... Jestem hamem i zrzucam diament. Nie, chodź, bo idzie zielony. Aha, i nie tak. Dobra, spadł. Taki... Zabić się, żeby być szybciej na miejscu? Lepiej się nie zabijaj, tylko po prostu wróć. Zabiję się, bo idzie na mnie szybko! Narobiłem wrzasku na odcinku. Kolejny raz. To jest tradycja. Wrzask na odcinku. Tradycja. Tak. Tradycja narodowa. Tradycja parafialna. A właśnie, przypominam, że od dzisiaj jestem klasą budowniczy. Tylko niestety zapomniałem wziąć sobie skina Boba budowniczego. To jest właśnie wpadka na odcinku. Nie mam skina Boba budowniczego. Kurde, nie. Tak. Uwaga, więc... bo on zaraz użyje TNT. On zaraz wyjdzie i użyje TNT i... Ja jestem klasą budowniczy i żaden Bob... I żaden pan TNT tutaj... Nic nie TNT-tuje. O. Nic nie... No nie, co ja zrobiłem? Kolejny raz stać... Szybko bierz TNT jakieś i leć. Musimy lecieć na tych zielonych, bo oni są jakby trochę... Na zielone żygi. Tak, zielone żygi, ja dokładnie TNT, tak. A poza tym jest szansa, że TNT, że coś się rozwalimy. No, że... Może lepiej... Znowu za wcześnie wyskoczyłem, kurczę. Może ja nie umiem w tą grę grać. Nożyce, bo nożyce to jest większa szansa, że się przebijemy i że ich nie stracimy. Dobra, to są... Mała świnka lubiła kichać. Aha. O nie. Tak, istnieje nawet legenda, że mnie zaraziła. O kurczę, idzie, zielone żygi w kiciu, zielone, za jedzenie w szkole. Nie. Za daleko było, ale... Jedzenie w szkole, w podstawówce powoduje wymioty, no i rozwolnienie. Że od dzisiaj jestem klasą Bob budowniczy i zbudowałem sobie parasol. O, poszedł, ale chyba tak dla efektu wizualnego. Dobra. Okej, trzeba... Ale ładna animacja, patrzcie, ale ładna animacja. Mhm. Jak myślisz, Redzik? Ładna ta animacja? Jak się tnie bloczki? Przepiękna. Tak, aż by się chciało je tak ciąć. Nie no, znowu tu spadam. No najważniejsze, że popełniłem samobójstwo, a nie zostałem... Kurczę, nie no, kolejny raz popełniłem samobójstwo. Dobra, słuchajcie widzowie, trzeba zrobić coś, żeby ten zielony poszedł sobie stąd, bo on jest... Jakiś... Rabuś, idź stąd! Gdzie pieprz rośnie, idź stąd i nasikaj tam! Idź stąd, nie poparzą cię po krzywy, więc idź stąd sobie na zawsze i daj... Jest na parasolce! Grzybek. A, szybko! O! Nie!
No właśnie, no właśnie, no nie. Ja stój na łóżku, następną osobę, okej. Pyk. Ale czy jednego złota. Dobra, ja popełniam ja zrobię popełnię samobójstwo i muszę niestety to zrobić, bo jestem w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Nie dostałem w ogóle żadnego zasiłku, więc z tego powodu... Dobra. I to chyba będzie koniec... Kurde, głupie! Że co? Lebo, to bloki na kokskawcie! Dobra, o, i to właśnie. Chyba będzie koniec... Dobra, zobacz! Popatrz na mnie, jak popełniam samobójstwo. Patrzcie, widzowie, jak Redzik popełnia samobójstwo w filmie Minecraft Bed Wars, ale... Dlaczego nie mogę tutaj postawić bloku? W pęcie, czy tam jakoś tak. Wow. Widzicie, spadł. Całkiem ładne te monster traczki. Aż by się chciało je pocałować. Pocałuję... Tylko nie całuj monster traka w tyłek. Nie, wolę w przód, bo to taki... taki monster traczek. Muszę to... Nie uda ci się! W takim razie ja idę tutaj w tył, żeby... Zbierać. Dobra, znowu. Ale tylko u nas. To jest niesprawiedliwe. U nas jest 3 graczy, a u innych ludzi jest ponad 4 graczy. To jest bardzo niesprawiedliwe. No właśnie. Dzwonię po policję. I zaraz ten, kto zrobił tak, że mamy 3 graczy w drużynie, ten pójdzie do Cicia. Bo to tak nie może być. Tak. Niestety nie umiem dobrze mówić na filmach. Ja też nie umiem dobrze mówić, ale pyk. A w ogóle od czego zależy, czy się mówi dobrze? Bo nawet tego nie wiem. Ja też nie wiem tego za bardzo akurat. No właśnie, to jest... Ja staram się w każdym razie mówić jak najlepiej, tylko nie zawsze mi to wychodzi. Teraz myślę, że zrobimy sobie małe cięcie, znaczy przyspieszenie czasu i idziemy sobie na wyspę... O, pan... A nie, to ninja, już się bałem, że to pan Wełna. Okej. Po co ty tak to... Dobra, można zrobić to w taki sposób. A słuchajcie, teraz sobie zrobimy timelapse. Chodź za mną, Caves Crystals, żebyśmy mogli razem tamtych ludzi zaatakować. Tam zielonych możemy zaatakować, bo oni tam... Dobra. Ustawiam TNT i powiem ci, kiedy masz skakać. Raz, dwa, trzy. To ty chcesz już do nich iść? No i zginęliśmy. Co to wszystko? No, żeby spróbować ich zabić, zniszczyć. Musimy być agresywni. Okej, mam. No nie, znowu ktoś pisze twoje... Czym się skończyła ta twoja agresywność? Zabiłem go. Ja prawie zginąłem, ale tak naprawdę to teraz trzeba, nie wiem co zrobić, żeby przetrwać. Słuchajcie, a to przez to, że... Może ja skorzystam z pewnej staroświeckiej techniki dla tchórzów. Samobójstwo. Nie, mam lepszy pomysł. Skorzystam z techniki dla tchórzów i wyleję sobie tutaj wodę i sobie zrobię... Kampem. Miejscówkę z wełny. Dobra, zejdę sobie... Aha, zginąłem. Zszedłem na oponę Monster Trucka. Jak to Minecraft XD... Jak to zostałem zabity przez Dajburzuka? Przecież ja... Na oponę spadłem. To dlaczego? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Może schizofrenię mają tutaj. A może ja mam schizofrenię i myślałem, że Monster Truck to... że gracz to Monster Truck, nie wiem. Dobra, w każdym razie... ma... coś... Okej, ja idę tutaj na to miejsce do Monster Trucka. Tak, a to będzie... Czemu ja zginąłem, jak nie bym... A to będzie koniec tego odcinka, ponieważ jest już za długi. A to jest mój taki właśnie fajny skin. A Redzik gdzieś tam jest i będzie się z nami żegnać, no i jak widzicie,
przegraliśmy pierwsi, super, to jest nasze zwycięstwo, że przegraliśmy pierwsi. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i coś tam jeszcze, udostępniajcie link. Hejtujcie Kokskrafta. Słucham? I hejtujcie Kokskrafta za to, że zginąłem tylko dlatego, że usiadłem u stóp monster trucka, żeby sobie zrobić kampę. No i to jest koniec odcinka, no i na razie. No i nie całujcie świnek w tyłek, bo będziecie mieć grzywice ust. Aha, no więc lepiej tego nie robić, bo pocałujecie ich kupy wtedy, to pa. Tak, pa.